Cześć, witam serdecznie. Zbieramy się w ten piękny czas, który właśnie nadszedł, czyli pięciolecie, 5 lat naszej najlepszej, wspaniałej gry WOT na konsoli. No i jakże wspaniałe promocje rzuciło Wargaming, dając nam możliwość zakupu wspaniałych paczek w grze za niewielkie pieniądze, oczywiście niewielkie w cudzysłowie, bo chodzi tutaj, że pieniądz jest pieniądzem, ale w przeliczeniu, jak pojedynczo by brać czołgi, a te zestawy, no to rzeczywiście wychodzi tanio. No i ja w sumie nie gram w WOTA, jest dosyć długa przerwa, jednak stwierdziłem, że czekając na lepsze czasy, może jednak sobie zakupię paczkę tutaj taką niedrogą trzech tygrysów. I jak ja się wkurwiłem, jak ja się strasznie wkurwiłem, a dlaczego? A dlatego, że utopiłbym pieniądze. Po prostu bym wtopił pieniądze, gdybym nie sprawdził. I każdy broni tego WOTA. I no, co ty chcesz? Dlaczego w WOTA nie grasz w ogóle? I dlaczego psioczysz? No, słuchajcie, skoro firma tyle czasu jest na rynku i oni walą takie kafle, takie babole, no to trudno tutaj no nie wkurwić się. No. Tym bardziej, że mówię, utopiłbym pieniądze. Chciałem już w sumie iść zatankować sobie portfel. Chodzi o portfel na konsoli. Mamy tutaj wszystko pięknie opisane. Co, jak, gdzie, za ile i w ogóle, i w ogóle. I mamy tutaj również te zestawy i ceny podane, tak? Jakieś tutaj FIFA, Rafa. No, oczywiście nie sprawdzałem wszystkich, chociażby Freedom T26E4 22, no tutaj niby się ta paczka zgadza. No i słuchajcie, dochodzimy do momentu United Trio, coś tam Tiger Power Collection for 9200 gold, 70% discount. Teraz takie pytanie, czy oni mają tam jakieś kalkulatory z Kuboty albo z jakiejś innej chińskiej firmy? Bo rozumiem to 70%, tylko że nie rozumiem tego. A dlaczego? Mamy w zestawie trzy tygrysy. King Tigera, tygrysa, członka załogi, kapitana czy tam i kapturet King Tiger. A wiecie co jest najlepsze? Ta cena to jest badziew. To jest lipa. I właśnie o to chodzi. Przeliczyłem sobie 9200 golda, żeby zakupić sobie na konsoli i miałem właśnie iść po doładowanie. A co się okazuje? No okazuje się to, że takiej ceny w ogóle nie ma. Cena jest taka, 11250 golda, czyli o 2050 golda więcej. No i właśnie tutaj bym utopił pieniądze, dlatego żebym załadował kasę, kupiłbym tego golda, a okazałoby się, że będę musiał jeszcze dokupić jeszcze więcej golda, no a za więcej, no to już raczej bym, no nie wykupiłbym, tak? I teraz sobie spójrzcie, jak firma Wargaming wspaniale wprowadza nowości i ktoś powie, no tak, no przecież mogą się pomylić, no co ty tam pierdolisz, tam czepiasz się, no czepiam się dlatego, żebym wtopił pieniądze. I na to trzeba zwracać uwagę. Zawsze trzeba 5 razy sprawdzić u nich, czy rzeczywiście to, co podają, to jest prawda i dobrze obliczyli, bo jakiś u nich pan od matematyki chyba był pijany, no dla mnie to jest kupa. To, co oni odstawiają, no wszystko podali w porządku, ale ta jedna, tylko ten zestaw jest zboblony. Więc o co tu chodzi?
Nie mam zielonego pojęcia. Dla mnie to jest kpina jak na taką firmę, żeby takie boble robili. No ale cóż, kto kocha Wargaming, ten będzie wydawał. Tak czy siak. No ja tutaj im podziękuję. No chyba, że to poprawią, ale teraz w ogóle się zniesmaczyłem, więc raczej wątpię, żebym to zakupił. No z myślą oczywiście na lepsze czasy. To co powiedziałem. No. Lepsze czasy. Chyba tylko w Polsce, a nie w Wargamingu. Dobra, to by było na tyle. Dzięki i na razie.